jest takie powiedzenie. Nie oceniaj książki po okładce. Nie oceniaj książki po okładce. No i niestety tak jest. My ludzie już jesteśmy jakoś tak zaprogramowani, że lubimy tak oceniać powierzchownie, nie znając dokładnie sytuacji. No, ja wiem, że to taki trochę poważny temat, że może niektórzy chcieliby tutaj obejrzeć coś takiego bardziej, prawda? Znaczy, no, nie ma problemu, ja mogę, prawda? Ale to nie o to chodzi. To o co chodzi? No, chodzi o to, że nie oceniaj książki po okładce. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że idzie dziewczyna, wytatuowana, z kolczykami w nosie, w brwiach, w języku, w... Tam też ma. No i tam już od razu parę osób zaczynają w myślach osądzać. Myślę, że zwłaszcza te takie troszkę starsze panie. Dokładnie. Ale nie patrzysz to, co w środku, nie? No i nie wiadomo czemu, bo w środku jest bardzo sympatyczną i miłą dziewuchą. A jeszcze jakiś inny przykład, na przykład. Albo zupełnie inny przykład. Idzie sobie młody chłopak, jest kompletnie łysy. No i tam już parę osób sobie zaczyna myśleć, pewnie jakiś tam... U 7 z nich już przed meczem znaleziono kije bejsbolowe, siekiery i pałki. No, a tak naprawdę chłopak walczy z nowotworem, dostaje chemioterapię, przez co, prawda, wypadły mu włosy. To smutne, ale prawdziwe. No, można byłoby takich przykładów wymieniać w nieskończoność. Nieskończoność. Zamknij się. Nie proś mnie o jedzenie, bo i tak ci nie dam. No i po co ja o tym wszystkim mówię? No, po co? Po co? Po co? No bo niejednokrotnie spotkałem się z takimi pytaniami. Kresony na szelkach? To było na poważnie. Skąd się w ogóle wzięła taka stylowa? Skąd jakby pomysł na takie coś? Albo też komentarzami? O matko, co za ryj? Aż się boję wcisnąć play. Pewnie jakiś prawiczek. No cóż, mogę powiedzieć. Peter Parker miał swojego Spidermana, Clark Kent Supermana, Bruce Wayne swojego Batmana, is a creature of the night. A ja mam swojego Mariana. Mógłbym, prawda? Oh yeah. Ale to nie o to chodzi. No ale po co, po co? Nieważne jak cię nazywają. Liczą się czyny, nie słowa. Nie wiem, czy znasz takie powiedzenie, nie oceniaj książki po okładce. Jest takie. Także myślę, że to jest taki symbol, taka ilustracja tego powiedzenia, nie? Ale dlaczego? Bo już wiem, kim jestem. Wasz papa i spółka zawisną za coś, czego nie zrobili. Ale ja mam plan. Kurde, gdzie te piłki?